Dzień dobry. Jestem z Kobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie w Szumileśnym Domku. Moi drodzy, robimy dalej podłogi. Relacjonuję, chociaż to nie są, mówię, profesjonalne, zawsze podkreślam, nie są to profesjonalne filmy, że tak się powinno robić, po prostu ja tak robię. Rozwiązuję różne sprawy, co mam tutaj skrzenione również przez wykonawców, mam nadzieję, że Wam się przyda taka informacja. Podłoga z kamienia, jakby kogoś interesowała, to jest w poprzednich odcinkach Strobej Vloga na playliście, proszę sobie wrócić. A dzisiaj się zajmujemy podłogami, wyrównywaniem podłogi pod panele najprawdopodobniej, albo pod deski, jeszcze tego nie wiem, ale prawdopodobnie skończy się na panelach, bo po prostu na jedną podłogę już dużo wydałem i na inne nie mam tyle pieniędzy ani kontaktów, żeby sobie taniej załatwić. Moi drodzy, wyrównujemy dzisiaj wylewka samopoziomująca, która jest dla mnie oczywiście nowością, jak większość rzeczy w tym domu, żeby w ogóle coś zrobić. Musimy przygotować sobie parę rzeczy, ale najpierw Wam powiem, po co mi to w ogóle, bo ja mam płytę fundamentową i gdyby nie to, że skrzaniono ją, jej budowę, to nie musiałbym tego robić w ogóle. Płyta fundamentowa to jest po prostu jedna wielka płyta betonu, która jest fundamentem. Albo robicie na niej ocieplenie, albo pod nią. Ja mam akurat pod nią, więc umówiłem się z wykonawcami tej płyty, że oczywiście w ramach pieniędzy, a nie, że się umówiłem po prostu, że płyta będzie idealnie wyrównana. I to ma być już podłoga mojego domu, na której coś tam się kładzie, no podkład, pod podłogę. Ponieważ nie jest już ocieplana od góry, tylko jest od dołu. No i co się okazało? Panowie, jak wylali beton i zawibrowali mi taką łatą, ja mówię, no to teraz będziecie zacierać tam za parę godzin, tak? I jak się odczeka parę godzin, ten beton już pierwsze tam wiązanie ma, że już można powoli po nim zacząć chodzić, wstawiamy taką maszynę do zacierania, takie jak do cyklinowania, trochę podobnym może, i po prostu wyrównujemy na picuś glancuś jest. A oni, jakie wyrównanie, jakie zacieranie? No wiadomo, jak to u nas fachowcy w Polsce, tak? Na jedno się umawiasz, drugie masz. Więc nie zrobili tego w końcu i narobili mi tu kłopotów. Oczywiście ja dostałem później w ramach reklamacji pewnej taką rekompensatę, żebym sobie sam wyrównał tę płytę później i zaimpregnował, że tak powiem, ale polecam Wam, jeżeli budujecie płytę fundamentową, czy jakikolwiek inny fundament, który już jest, czy wylewkę, która już jest podłogą pod kolejną, na jakieś wykończenie, to żebyście zawsze mieli to wyrównane, żebyście już nie musieli tych wylewek samopoziomujących robić, bo ja już zrobiłem w jednym pokoju i tak mi wyszła w miarę przyzwoicie, ale nie super. Po prostu trzeba tego dopilnować, bo wystarczyło dosłownie tam kilka godzin i zatrzeć, zaimpregnować i byłby spokój. A tak, ja mam mnóstwo roboty i ta rekompensata nic mi nie rekompensuje tak naprawdę, bo to jest nic nie warte. Ja dużo więcej pieniędzy muszę teraz wydać, no ale muszę to naprawić, więc pokazuję Wam, co naprawiam najpierw. Mamy sobie niby płytę, prawda? Równo i tak dalej, bo mam zapalone wszystkie światła. Jak się zapali ich mniej, to widać. Na przykład widać tę bruzdę. Tu widać tu. Taką szeroką łatą panowie jechali, zawibrowywali ten beton z wierzchu. Ale narobili mi takie górki, które potrafią mieć nawet pół centymetra różnicy. I teraz sobie wyobraźcie, że kładziecie na tym panele. Bo kamień, to jeszcze nie miałem taki wielki problem z tym. Takiego wielkiego problemu nie miałem, bo trochę więcej kleju poszło na wyrównanie tego. No to jest też koszt i czas pracy, ale dałem sobie radę i nie musiałem nic z tym robić. Natomiast niestety tutaj te bruzdy, tak jak widzicie tutaj, już jedną trochę zjechałem. I co trzeba zrobić? No nie może tak być, wiecie, teraz położycie panel w tę stronę na jakimś podkładzie. Są takie podkłady wyrównujące, a to też trochę zjechałem, już to już tak nie widać. Ale tutaj, o. No jak? No zobaczcie, no przecież to jest nawet ponad 5 mm różnicy. To już nie, w skrajnych punktach to jest centymetr. I teraz tak, tu macie równo, tu jest równo, a tu jest tak, dołek, góra, mulda taka, no będziecie tak stukać na tym, chodząc, tak? No to jest tragedia po prostu na taki, no mówię, wystarczyło to pozacierać, ale teraz są problemy. Pomijam te małe takie nierówności jakby w omawianiu tego, no bo to wyrówna podkład pod panele, jak kupicie grubszy, to nic ten, no ale te muldy są okropne.
Co robimy? Zeszlifujemy to trochę szlifierką kątową z tarczą do betonu, troszeczkę zeszlifujemy ile się da, a potem typowe już działania przygotowujące podłogę do wylewki samopoziomującej, czyli pozbywanie się jakichś większych kawałów, jak tu robiłem podłogę, o, takie dziadostwa, to trzeba wszystko ściągnąć. Potem dokładnie wszystko zamieść, o, takie kawały też wywalić stąd. Dokładnie wszystko zamieść, poodkurzać, a nawet nie wiem, czy nie zrobię tak, że umyję tę podłogę po prostu mopem i jeszcze raz odkurzę. Czyli trzeba to wszystko, jednym słowem, wyrównać ile się da. Po prostu, żeby, no, tak to bym musiał dużo dawać tej wylewki. Więc postaram się najpierw wyrównać, potem to wszystko idealnie wyczyścić, zaimpregnować środkiem gruntującym i dopiero będziemy robić wylewkę. Te przygotowania tak naprawdę zajmują więcej czasu niż sama wylewka. Jeszcze a propos tego, dlaczego taką cienką robię, bo ja tu wam pokażę. Ja zrobiłem sobie już w jednym pokoju taką próbną wylewkę, mogę ją jeszcze poprawić, ale już tutaj trochę mam. Oj, nie, to światło zapaliło. Tu, wczoraj. Już jest w miarę, tutaj przyzwoicie. Widzicie takie plamy? To są plamy niedoświadczonego człowieka po prostu. Ale już tutaj nie jest źle, już nie ma takich wielkich mult. Tu były dwie takie właśnie. Tu jeszcze może ją można zauważyć, ale jak się przejedzie z laczka, to już jest praktycznie równo. Ja mam taką zaprawę, która już od 3 mm daje efekt po prostu, tak? Można 3 mm zrobić. A ja robię na około 5, tylko po to, żeby trochę, ja nie muszę tego mieć idealnie, trochę wyrównać i nie robię więcej, bo raz, że to koszt, po prostu to jest drogie. 40 zł za worek, 25-kilogramowy, a tu zużyjemy pewnie 10 przynajmniej na tę podłogę, na około 30 metrów, a tak to bym musiał zużyć jeszcze więcej, 2 albo 3 razy, jakbym chciał 1,5 mm sobie zrobić. Druga sprawa, tutaj mam tę podłogę z kamienia około 3 cm wyżej, nawet niecałe, gdzieniegdzie 3 cm wyżej niż to. Nie chcę robić zbyt grubo, bo mam do wyboru panele albo deski na przykład w moim przypadku. Jeżeli to będą deski, takie deski, rzeczywiście deski, to one są grube. Mają 2-2,5 cm i klejone, więc idealnie by mi się wtedy zrównały, prawda? Jak tu podniosę o te 5 mm powiedzmy, czy tam tutaj to na przykład o 3, a tam gdzie jest jakiś dołek to o 5, to wtedy dajemy na przykład klej deski i nam się wyrównuje ta podłoga. Jeżeli to będą panele, które mają zwykle tam około 8 mm, no to się robi problem. Bo jak mamy 3 cm różnicy podłogi, tutaj poziomu, no to tak, wyrównamy o 5 mm, to jest tylko 5, potem damy podkład na przykład gruby 7 mm, to mamy raptem dopiero 12 mm i panele 8, 20 mm, czyli nadal jest centymetr różnicy, prawda? I to jest niedobre, bo nawet jak zastosujemy jakąś tutaj listwę taką, że się przechodzi tak gładko, a nie, że jest taki próg, że się idzie i uderzy, no to jednak jest próg. Jest tak, no, niewygodnie, prawda? Chodzić tu trochę wyżej, tu trochę niżej, można się i tak potknąć, nawet jak jest fajny próg zrobiony. Ale pomyślałem sobie, kurczę, przecież można po prostu dać dwa podkłady pod panele. Jeśli to są twarde podkłady, porządne, to już nie jest taki olbrzymi koszt i mogę dać na przykład wylewkę 5 mm, potem 2 po 7 mm, to jest 14, to już mamy 19 mm samych tych podkładów pod panele i jeszcze do tego panel to mamy 27 powiedzmy milimetrów, czy prawie, że już jest na równo 3 mm, to już jest niewyczuwalne, a w razie czego jakbym chciał za 10 lat sobie jednak tutaj te panele zedrzeć i położyć jakieś fajne deski, no to mam taką możliwość. Jak już sobie podniosę podłogę zbyt wysoko teraz pod panele, no to później będę miał kłopot, że jak będę chciał położyć deski, to będę miał je wyżej niż kamień, albo będę musiał szukać desek cienkich. To tak w kwestii wytłumaczenia wstępu, biorę się za robotę w końcu. Zabieramy się za szlifowanie, moi drodzy. Ja wiem, że za chwilę będę miał opierdziel w BHP, że nie mam tutaj osłony, ale ja niestety przez te osłony nic nie widzę.
i że pracuję w rękawiczkach, ale moi drodzy, po prostu tłumaczę, dzięki temu mam lepszy chwyt tutaj, mam tu daleko rękę, więc proszę się nie czepiać zasad BHP, bo za to jestem bardzo modnie ubrany dzisiaj. Tak jak wiadomo, jakiś wypadzik gdzieś tam na rynek do Lidla, tak? To tak jestem ubrany na czasie. Biorę się za pracę. Może jak słyszeliście na koniec filmu, włączył się alarm w domu przeciwpożarowy, bo tyle się tego pyłu robi, że czujka złapała. Muszę otworzyć okna koniecznie, bo inaczej po prostu będę miał ciągle powiadomienia, że i ciągle włączający się alarm, ale wystarczy, moi mili, tutaj zjechać o 2-3 mm i to już jest dużo. Już nie trzeba tyle tej zaprawy dawać. Już po prostu, no, nawet jak się coś tam źle zrobi z tą zaprawą, że taka nie jest super mocna, to pod spodem nie ma tej muldy takiej, tak? Więc dobra tarcza do betonu, to wtedy to w miarę sprawnie idzie. Teraz no, żadna ciekawa czynność, natomiast odkurzamy. Odkurzamy nie tylko to, ale również obok podłogi, czy gdzieś jakieś meble, czy inne rzeczy, dlatego że potem człowiek chodzi i pod tymi laczkami wszystko roznosi. Zobaczcie, tutaj miałem taką bruzdę naprawdę porządną. Zobaczcie, jak fajnie teraz, może żeby nie zagłuszać, to o, jak jeździ, no może nie idealnie, bo tam jakiś dzyndzel się pojawi, ale teraz już tu całkiem jest przyzwoicie, prawda? Zobaczcie, ile tego kurzu się zebrało. To trzeba wszystko dokładnie odkurzyć i ja jeszcze umyję nawet tę podłogę, bo widzę, że jeszcze jest trochę przykurzona. Po prostu każdy taki pył przeszkadza. Jak posmarujemy teraz gruntem jakimś, to oczywiście ten pył się przyklei i zwiąże się razem z tym całym naszym no, ustrojstwem, ale no będzie problem. Po prostu będzie problem, że straci taką przyczepność stuprocentową. Będzie miało 70 albo 50% przyczepności, bo ten pył bardzo przeszkadza, jest go dużo. Jeszcze zapomniałem, widzicie, tu robiłem sobie jakieś zaprawy tam wcześniej do innego pokoju. No to wszystko muszę tutaj po prostu rozwalić. Jeśli jest tego dużo, to najpierw zamiatamy, a jak jest mało, tylko pył jakiś delikatny, no to już odkurzamy. Ja tu oczywiście już zamiatałem wcześniej, dlatego nie ma takiego wielkiego syfu, ale podsumowując, bardzo ważne jest, żeby podłoże wyrównać ile się da. Jeżeli są jakieś dziury naprawdę porządne, jakieś cuda, to trzeba to zakleić inną zaprawą, poczekać, aż to wszystko zwiąże dobrze i potem jak już się w miarę wyrówna, te wszystkie muldy takie wyrówna, jakieś resztki zapraw, to czyścimy. Po prostu nie bać się wszystkiego podkurzać i umyć nawet tej podłogi po prostu. Dobra, ja po prostu się biorę za robotę i tyle. Podłoga zaimpregnowana, zagruntowana, teraz dylatacja. Dylatacja, czyli odstęp między tą podłogą, którą będziemy robić, tą wylewką, a na przykład ścianą. Ja tutaj dylatacji nie robię.
na łączeniu z tą ścianą, dlatego że mam tutaj położoną papę, która zresztą jest taka napuszona. Ona ma ponad 5 mm, 5,2 chyba mm grubości, plus jeszcze ewentualne syfy, więc ta wylewka tak naprawdę dochodzi tylko do papy. To jest taka hydroizolacja od ściany. I tutaj ja w ogóle tego nie robię, bo nie ma to sensu. Gdybym robił wyższą wylewkę, to owszem, nawet bym się pozbył części tej papy, może nie całej, ale w większości. I wtedy tutaj tak. Ale ponieważ to mi dojdzie tylko do tego miejsca i to się zrówna, to nie ma za bardzo w tym przypadku sensu robić po prostu dodatkowa robota, jak wiem, że tutaj nie będzie nic tak, no, takiej twardej podłogi jak kamień, tylko jakieś tam panele pewnie, no to nie będę się tutaj za bardzo wysilał. Ale tutaj na łączeniu z kamieniem mam taką betonową fugę tu i no, nie chciałbym, żeby po pierwsze mi się za bardzo ubrudziła, bo pewnie nie będzie jej widać, ale jak mi się chlaśnie, to tym bardziej. A przede wszystkim no, zrobimy tę dylatację. Znalazłem taką starą taśmę klejącą, taką na gąbce. Ona ma tutaj ze 2 mm, to powinno wystarczyć. No i po prostu przyklejam, przeciąłem ją na pół, bo też mi niepotrzebna taka wysoka, a mam jej bardzo mało. I przyklejam tutaj po prostu do tego, tak żeby, to już ten klej trochę słaby jest, ale mam nadzieję, że damy radę tutaj, że to wytrzyma jakoś, tu ten początek tak kiepsko. I potem po prostu będzie tak, że jak przyjdzie ta wylewka, to ona wyżej nie pójdzie niż to, bo to tutaj ma 6 mm, a jeszcze tam milimetr gdzieś zostawiłem od spodu. Ona po prostu się oprze na tej, na tej właśnie, na tej gąbce takiej i tyle. Mówię, co mamy przygotować sobie. Teraz tak, mamy taki wałeczek kolczasty, ja nie mogę go tak zbyt blisko pokazać, bo mi nie łapie kamera ostrości, ale no takie wałeczki są różne, tak? Im cieńsza warstwa, tym tak naprawdę te zęby powinny być, z tego co wiem, mniejsze. Ja kupiłem taką, żeby mnie nie zabiła cenowo, bo to jest jakiś kosmos, ile to potrafi kosztować. Się ten 20 parę złotych zapłaciłem, a i potrafią po 70 być. Paca, no niestety tego się nie uniknie przy mojej grubości wylewki, bo czasami ludzie mówią, że nie jest ona potrzebna, taka czy taka na kiju dłuższa, bo wystarczy tym, nie, rozprowadzić. No niestety u mnie ta warstwa jest tak cienka, że tym się nie da rozprowadzić. Trzeba koniecznie pacą, a tym tylko odpowietrzyć jakby. Zaraz będę pokazywał co i jak. No jakieś raki firmy Szelest, cichobiegi firmy Szelest, raki na buty albo takiej domowej roboty właśnie, coś jak ja sobie zrobiłem, żeby chodzić po wylewce można było i ją nawet jeszcze dodatkowo odpowietrzać, a nie gumiakiem w nią trzepać, bo niestety tego raczej etapami się nie robi, tylko dobrze jest zrobić cały pokój jednego dnia i ja właśnie muszę się pospieszyć, bo muszę moment zrobić wszystko. Wiadro, wiadomo, woda jakaś tam, pacuszka, kielnia taka, żeby sobie gdzieniegdzie jeszcze dorzucić, jak z wiadra się źle leje. Dobrze by było mieć wiaderko z takim tutaj jakby wybrzuszeniem, takim lejkiem. No, ja niestety nie mam, ale to pomaga po prostu przy wylewaniu zaprawy. Jakieś mieszadło, niby wolnoobrotowe, żeby nie było bąbli, żeby nie napowietrzać tej zaprawy, a i tak za przeproszeniem gówno to daje, bo na najwolniejszych obrotach, nawet jak mieszam i mam wręcz pełne wiadro, że nigdzie niby to było powietrze nie zasysa, to i tak jak się zaprawę zostawi, to za chwilę bąble lecą. Woda i zaprawa po prostu samopoziomująca. Ja wam nie reklamuję, bo jak są te naturalne takie różne produkty do naszego domu, to się z nimi zaznajamiam, po prostu patrzę, czy rzeczywiście są naturalne, czytam o firmie, czy jest jakaś sprawdzona firma i po prostu ma dobre produkty, czy nie, i wtedy warto polecić. A tutaj no po prostu pojechałem do sklepu i wybrałem taką, jaka mi pasowała zaprawa, że już od 3 mm jest, tak? I tych zapraw jest sporo, więc jak ktoś się poznaje, to niech sobie poznaje. Ja tam nie lubię o tym mówić, bo później się kłótnie zaczynają, jak nie mam sprawdzone. Ja to pierwszy raz w życiu używam, więc nie wiem nawet, czy to dobre. W każdym razie to jest taki zestawik, no, potrzebny do zrobienia tej podłogi. No i już przechodzimy do roboty. Pokażę wam kawałeczek, bo ja muszę tu zrobić wszystko, nie? Ja mam tutaj 30 chyba metrów do zrobienia, więc chwilę mi zejdzie. No, wszystkiego nie będę nagrywał.
ale kawałeczek chociaż pokażemy. Dobra, jedziemy z koksem, robimy zaprawę. Wiaderka są czasami takie z miarkami, ile wlać wody, ile zaprawy, ale ja nie mam, więc leję na oko. Im gęstsza zaprawa, tym trudniej nałożyć, rozłożyć, ale podobno jest mocniejsza. Natomiast ja niestety muszę robić dosyć rzadką, dlatego że po prostu mam cieniuśką warstwę do zrobienia. Przy grubszej warstwie to sobie można kombinować. I mieszamy do konsystencji takiej, żeby była po prostu w miarę rzadka, no. Przynajmniej u mnie. Ja już sobie wymieszałem. Jak widzicie, mieszadło wolnoobrotowe, całe mieszadło schowane, a i tak pełno bąbli, więc do kandupy z tym odpowietrzaniem takim. Moi drodzy, to jest rzadkie, tak? Ja sobie tak sprawdzam, u mnie się sprawdza taka no, mieszanka. Jak podnoszę to i tak skapuje, ale tak ciągnie się jak ser taki trochę, nie? I teraz zostawiamy to na 5 minut i mieszamy drugi raz. I po drugim wymieszaniu, już wam tego nie będę drugi raz pokazywał, tylko od razu jak wymieszamy, używamy. Dlatego, że po prostu wyjmujemy mieszadło i lecimy robić. Dlatego, że tu bardzo szybko się osadza na dnie, tak jak gęstsza frakcja, można by powiedzieć. Proszę bardzo, kończymy mieszać. Mieszadełko. Pyk. I od razu lecimy, bo po 2-3 minutach ta zaprawa, jak jest taka rzadka, zresztą nie tylko jak jest rzadka, to zaczyna się psuć, że tak powiem, jej struktura. I lejemy. Lepsze by było, mówię, wiadro z jakimś takim, wiecie, do nalewania. Trochę mało chyba tu, podskoki. Teraz tutaj trochę mało dałem tej zaprawy. I tu. No wygodniejsze wiadro by tutaj robiło całą robotę. I już jeszcze na dnie, zobaczcie, nie do końca mi się dobrze wyrobiło to, ale kit. Teraz pacuszka, troszkę wyrównujemy, znaczy właściwie nie wyrównujemy, tylko rozprowadzamy to, bo później będzie ciężko tym wałkiem. To jest bardzo cienka warstwa, więc trudno zrobić te rzeczy. Niestety, przy warstwach typu tam przynajmniej centymetr czy dwa, to nie będziecie mieli problemu, ale ta zaprawa wcale się tak nie rozłazi, jakby to się wydawało, że jak masa samopoziomująca, to wyleje wiaderko i ona się sama w każdym kierunku super rozejdzie. No nie. Ja dopiero jak się ją tak właśnie przejedzie, trochę wyrówna, to wtedy jak się ten jeden taki, że tak powiem, rząd wylany zaczyna się łączyć z drugim, znaczy połączy się z drugim i zaczyna poziomować się, rozlewać gdzieś tam na boki. A jak się tego nie zrobi, to niestety na takich właśnie elementach, tu na takich łączeniach, to potrafi po prostu dziura zostać, tak? Taka się robi górka i dołek i to po prostu jest źle, no. Niedobrze takie coś. Trochę chyba za mało tu tego wylałem nawet. Można wziąć ten wałeczek, chociaż podejrzewam, że on tu wcale nie jest potrzebny. I tak się robi, żeby niby jeszcze wyrównać, aczkolwiek ta warstwa jest tak cieniutka, że tu nie ma za bardzo co wyrównywać. Ale przede wszystkim też odpowietrzyć. Te igiełki takie na wałku są po to, żeby odpowietrzyć zaprawę, co podejrzewam, że przy tej grubości zaprawy również nie jest w ogóle potrzebne, dlatego że
Jest ona bardzo cienka i każdy bąbelek powietrza ma drogę dosłownie maksymalnie kilku milimetrów do przebycia, żeby się wydostać. Po jakichś 10 minutach mamy drugą turę, drugą przygotowaną wylewkę. Tu trzeba je ładnie połączyć ze sobą. Dobrze jest to robić w miarę po prostu sprawnie. Ja nie mówię, że ja tak robię, ale dobrze tak robić. Na tych, widzicie teraz, paskach, jeden pasek, drugi wylałem, a pomiędzy nimi jest przestrzeń. No jednak ważne jest, żeby właśnie wyrównać tą pracą to wszystko, bo potrafią się robić po prostu dziury. Takie właśnie, tu gdzie wylałem, to będzie górka, tu gdzie nie wylałem, będzie dołek. No i to takich rzeczy byśmy po prostu nie chcieli, tak? I podłoga zrobiona. Około 3 godzinki mi zeszło na jakieś 30 metrów. Dziś koło 8 worków zużyłem, ale to tylko tak mówię, bo wiecie, to jest bez sensu takie gadanie, jak tak naprawdę, no, zależy jaką grubość robicie. Możecie zobaczyć teraz tutaj, tak jakby się trochę woda zbierała, prawda? To jest jeszcze też część jakby zaprawy, tylko taka już słabsza, ale w sumie można powiedzieć, że woda. I tu jak widzicie, ja tu lałem, tu, a tu jednak mi się troszkę takie pewnie porobią, delikatne zagłębienia, dlatego że jeszcze słabo to wyrównałem, to raz, a dwa, że jednak troszeczkę grubszą warstwę bym wam radził, bo łatwiej jest. Ja tutaj już pod koniec, to zobaczcie, już tak nie ma takich rzeczy, nie? Tu już się to dużo lepiej jakby układa, bo dawałem trochę grubszą warstwę. Jeżeli mamy te rzeczywiście te minimum 5 mm wylane, to po prostu nie ma takiej sytuacji, że jakoś to nie chce się dobrze połączyć. Jedna taka wylewka z drugą obok, co była wylana. Tylko rzeczywiście łatwiej jest nawet tym całym wałeczkiem tutaj to wyrównać. Moi mili, tak wygląda finalnie podłoga. Przepraszam, że nie pokazałem wam wszystkich prac do końca, bo myślałem, że wcześniej opublikuję film i że tylko ta właściwie wyrównująca warstwa wylewki samopoziomującej będzie ważna, ale ponieważ publikuję troszkę później, to jeszcze dogrywam, że tak finalnie wygląda. Miałem tutaj jeszcze do roboty takie rzeczy, jak po prostu poczekać, aż wyschnie to wszystko, i posmarowałem gruntem, żeby zwiększyć znowu przyczepność, tak w razie czego, jakbym na przykład chciał jednak deski tutaj kłaść i kleić je, to żeby jednak ta przyczepność w każdej warstwie była dobra, żeby się do tej wylewki, do tego betonu takiego dobrze przykleiła ta folia w płynie, którą też dałem w dwóch warstwach. I fajnie mi ona jeszcze pewne nierówności troszeczkę tutaj poprawiła. Jak widzicie, tu położyłem poziomicę i tak to finalnie wygląda. Myślę, że nie najgorzej. Tu mamy około 1 mm, jeszcze taki mały dołeczek, ale gdzie bym ją właściwie nie położył, jak, byle jak, to zawsze nie więcej niż milimetr, no może w największym. A tutaj położyłem, przepraszam, na jakimś kawałku tego. Na jakimś piaseczku. Jest jakiś może milimetr. Może być tak, że cała podłoga nie jest idealnie równa, że jest całkowicie na gładko lusterko i że gdzieś tam zdarzają się, ale to zdarzają się takie, powiedzmy, większe takie, że tam 2 metry jest niżej o 3 mm, a potem jest dobrze, więc jakby nawet panele się, powiedzmy, położy, to nie uginają się one w każdym miejscu tak, że jest jakaś właśnie taka bruzda, jak tutaj były. Jakby kleić jakieś deski, bo zostało mi tutaj około 2,5 cm do nadrobienia, do wyrównania z tą podłogą z kamienia, to mam jeszcze możliwość położenia desek czy parkietu, aczkolwiek wątpię, bo po prostu no tam później wam powiem, dlaczego raczej tego nie zrobimy. Panele też na jakimś podkładzie grubszym, czy na dwóch nawet podkładach chyba będę robił. Da się to wyrównać, także nie jest źle. Jak na pierwszy raz, pamiętajcie, że to ja pierwszy raz robię takie wyrównanie podłogi, żeby ktoś tu nie myślał, że to jest jakiś strasznie film instruktażowy, jak czasami ludzie napiszą, że
Właśnie, jeżeli chcecie mi napisać jakieś porady dla mnie i dla widzów, to bardzo proszę, ja jestem zawsze otwarty. Tu brzydziej wygląda, bo tu wcześniej była inna folia, malowana inną folią i to tak dziwnie wygląda. Ale pamiętajcie, że jak piszecie jakieś porady, to piszcie rzeczywiście, że na przykład ja bym zrobił tak czy siak, a nie, że do dupy, bez sensu to zrobiłeś, czy coś takiego. Bo taki komentarz w ogóle nic nie wnosi, ja nie mam pojęcia, o co chodzi, tak? Czy komuś się mój głos nie podoba, czy film, czy dźwięk, czy jednak mu się nie podoba rodzaj podłogi, czy jak, nie wiem. Tu też sobie wyrównałem tą folią w płynie. Jeszcze jakieś takie nierówności, które mi się nie podobały, to takie ciemniejsze, co widzicie. Tu pod spodem jest jeden rodzaj tej folii, tutaj drugi. Tak fajnie mi się to wszystko porobiło. Także ja myślę, że jak na pierwszy raz wylewki samopoziomującej bez jakiejś nauki u kogoś, to nie wyszło najgorzej. Tu może się wydawać, że jest taka górka, ale to jest wszystko ładnie płasko, tylko pod spodem właśnie była też taka bruzda i to tak trochę wygląda. Na pewno, tak jak mówię, nie jest to lustro na gładko co do pół milimetra, ale jest tak, że jak się chodzi, nie czuć żadnych nierówności. Poziomicą, jak się sprawdza, to jest całkiem przyzwoicie, więc myślę, że nie będzie tutaj większego kłopotu. Jak zwykle sprawdzałem różne rzeczy, które robią fachowcy, to też zawsze są różne odchyły, o nawet parę procent w pionach, albo jakieś niedociągnięcia co do podłóg i tak dalej, więc nie, myślę, że nie jest źle. O, przepraszam, tutaj paluchem. Czas już na pożegnanie się po prostu i tu wychodzi paluch, żeby zrobić papa. Tak jak mówię, porady bardzo chętnie w komentarzach, tylko takie no, wiecie, żeby to coś można było wywnioskować, a nie ktoś napisze dupa i co ja mam z tego wywnioskować, że fajna dupa, że jakaś propozycja, czy jednak dupa, że źle, nigdy nie wiadomo. Dziękuję za uwagę. No i cóż, no, mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się coś z tymi podłogami wreszcie tutaj wykombinować, żeby już ten parter skończyć tak no, podłogowo, ścianowo, sufitowo i zacząć wprowadzać różne sprzęty, w sensie meble, czy jakiś kibelek, czy coś, no podłączać, tak? Ale zobaczymy, jak to szybko będzie szło. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.